Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś przedstawiam wam makietę pod tytułem Afryka 1942. No to możemy zaczynać. Myślę, że to jest jedna z moich absolutnie najlepszych makiet na tym kanale. Prosiłbym, żebyście to docenili. Zaraz wam pokażę też dlaczego. No zaczynamy. Tu widzimy niemiecki motocykl, bodajże 75, ale nie jestem pewny, jadący drogą. Tutaj tu widzimy jakiś płotek. Fabuła jest taka, że tu Brytyjczycy natarli na pozycję przed nimi, przed żołnierzami niemieckimi, którzy widać tu biegną swoim kompanom na pomoc, tak samo jedzie motor. Tu zrobiłem taką małą strażnicę. Myślę, że bardzo fajnie mi wyszła. Jest szlaban, tak, i tutaj niemiecki żołnierz, strażnik, że tak powiem, z karabinem G34. Tak, tu niemieccy żołnierze biegną. A najlepsza makieta na tym kanale to jest, myślę, dlatego, bo patrzcie, tutaj idealnie mi się udało osiągnąć efekt tego nawianego piachu, tak, porozrzucanego, bez żadnego ładu totalnie. Akcja dzieje się tu w małej wiosce. O, jest palma, proszę bardzo. Jakieś tu schnięte trawki, worki z piaskiem. Myślę, że naprawdę fenomenalnie mi to wyszło i uważam, że zasługuje to na subskrypcję bądź i łapkę w górę. Komentarz, jeżeli się włączy. Ale spróbuję o to zadbać. Okay. Nie wiem, czy to jest błąd, czy tak miało być, ale w motorze tu mi się trafił ten nowszy karabin, jak kupowałem MG34, a na przykład jak oglądam recenzję Kowikowskiego, to mu się trafił ten starszy. Tak, także nie wiem, czy to jest błąd, czy tak miało być. No, tu jest baćkaska Tenkrada, radyjko. A tak prezentuje się cała makieta. To cześć, zapamiętajcie dać tego lajka i subskrypcję. Lecimy do 50. Jesteśmy już blisko, bardzo bym o to prosił. Okej. Okay. Naprawdę to mi bardzo pomaga. Okej. Okay. Dajecie suba. Trzymam was za słowo. Cześć. Miłego dnia.